Cześć wszystkim, dzień dobry. Rozglądam się tak, bo powiem szczerze. Kręcę ten film z nadmorza, z miejsca, gdzie ciężko jest w jakikolwiek sposób wysłać film. Z danych komórkowych, więc będę się streszczał. Na pewno już nie jesteśmy wszyscy w euforii po tym, co się stało. 5-0 z Hiszpanią, oceniam tą kadrę na plus. Dzisiaj o niej będę chwileczkę mówił i gratuluję Czesławowi Michniewiczowi wyniku i sobie ludzie mogą mówić, że zajęli trzecie miejsce w grupie, że te 6 punktów nic nie znaczy. Znaczy sporo, ponieważ uważam, że osiągnięta poprzeczka została, kiedy się zakwalifikowali do barażów albo awansowali. No może to, ale oni jeszcze przy okazji zdobyli 6 punktów, naprawdę. Zdobyli wynik ponad stan ze swoimi możliwościami. Cieszmy się tym. Fajny turniej za nami, pomimo tego, że nie udało się wejść do tego półfinału, że nie udało się zakwalifikować na igrzyska w Tokio. Mam nadzieję, że każdy z piłkarzy zrobi jakąś tam karierę, że żaden z nich się nie zatrzyma na karierze. Nie będę przywoływał nazwisk konkretnych, ponieważ takich nazwisk jest dużo. Ja ich znam, ale nie chcę ich przywoływać, tych nazwisk, bo byłoby przykro jakiemuś piłkarzowi. No po prostu takich, którzy się totalnie stoczyli. Mam nadzieję, że wszyscy z nich zrobią jako takie kariery, a 3-4, może więcej, zrobi duże. Nie będę tutaj wyróżniał piłkarzy. Ja wiem, ja mam konkretne opinie, ale niech się sprawdzą. Ja tam mam zapisane na kartce, który z nich ma być do wielkiej piłki. Mam nadzieję, że się to wszystko posprawdza, a nawet bardziej sprawdzi niż ja tego chcę, żeby dużo piłkarzy zrobiło fajną karierę. Przepraszam, słońce świeci, niestety. I cóż, byliśmy w każdym aspekcie słabsi od Hiszpanów. Fatalne noty na pewno były po meczu. Widziałem je w przeglądzie sportowym, widziałem je na Prawdzie Futbolu. Natomiast, no mówię, oni osiągnęli pewien już pułap. Mówiłem już o tym, że zrobili wielki sukces i nawet jeśli nie awansują, będzie dobrze. I nie zmieniam zdania. Nie należę, albo przynajmniej nie chcę należeć do tych osób, które bardzo szybko zmieniają zdanie, którzy są jak chorągiewka, którzy chcą, że tak powiem, skreślać innych. Zdało się, słabszy mecz. Mam nadzieję, że będzie nauczką i wniósł jakąś tam na przyszłość, że co trzeba szlifować, że trzeba szlifować technikę. Miejmy nadzieję, że to wszystko się potoczy. Ja oceniam tą kadrę na plus, to tyle w tym odcinku. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, tak? Do zalajkowania. Lajki poszerzą zasięg filmów, a subskrypcje pomogą mi rozwijać kanał. I to tyle w tym odcinku. Cześć wszystkim. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, po 3 lipca, jak wrócę z wakacji.